Witam. Dzisiaj pokażę, jak podłączyć dodatkową kontrolkę świateł awaryjnych do włącznika. Ten włącznik ma tutaj na gałce kontrolkę od świateł awaryjnych. I ten włącznik też ma wbudowany przerywacz. Że jak teraz światła awaryjne są włączone, to tutaj te kontrolki od kierunkowskazów nie mrugają. Tutaj jest właśnie dodatkowy pin, do którego podłączamy kontrolkę. Zaraz to podłączę. Ten siwy kabel to jest masa, biały, czarny to jest plusowy od włącznika światła awaryjnych. Włączamy światło awaryjne. Widzimy, tutaj jest taka sytuacja, że na przemian mi mruga kontrolka i gałka od włączania światła awaryjnych. Później to pokażę, jak to, dlaczego tak to działa. Tutaj jeszcze podłączę taki mostek, można powiedzieć, że jak się włączy światło awaryjne, to będą cztery kontrolki mrugały. Mostek wygląda tak, trzy diody podłączone szeregowo i podłączamy tutaj na te plusowe kabel czerwony, zielony, żółty i biały. I podłączone. Włączamy światła awaryjne. I mrugają na światłach awaryjnych cztery kontrolki. Tu jeszcze na włączniku powinno mrugać. Tylko właśnie coś mi nie łączy, nie wiem dlaczego. O. Teraz włączę kierunkowskaz i na kierunkowskazie nie powinna mrugać tylko jedna kontrolka. Włączają się trzy kontrolki, dlatego że przy włączaniu kierunkowskazu jest wyższe obciążenie i przerywacz tak reaguje. Przerywacz kierunkowskazów jest taki. Nie widać. Takiej firmy. I do niego są podłączone trzy kontrolki. Ciągnik, pierwsza przyczepa i druga przyczepa. Wszystko poskładane. Teraz zobaczymy, jak to będzie tutaj działać.
Włączamy światło awaryjne. Wszystkie kontrolki mrugają, włącznik też mruga, ale mruga na przemian. Teraz włączę światła kierunkowskazów. Teraz jest ciemno i będzie lepiej widać, jak kontrolki mrugają na przemian z włącznikiem. Pokażę, jak jest podłączona kontrolka we włączniku świateł awaryjnych. Tutaj mam żarówkę 21 W podłączoną szeregowo z małą żaróweczką, która jest we włączniku świateł awaryjnych. Podłączam do akumulatora. Widzimy, że mała żaróweczka świeci, a dlatego świeci, bo bierze masę przez tą dużą żarówkę. Wyjmę żarówkę, to mała zgaśnie. W tym miejscu jest podłączany przerywacz świateł awaryjnych. Podłączyłem kabelek dodatkowy, który będzie symulował podłączenie przerywacza świateł awaryjnych. Podłączyłem. To mała żaróweczka zgasła, a duża się zaświeciła. Dlatego się zaświeciła, bo ominięta jest żarówka. Jak odłączę, to się mała zaświeci. A teraz będę symulował przerywacz. I właśnie tak to działa.